Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know, you know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. Oh. Witajcie drodzy widzowie na moim kanale Kasy z tej strony. Witajcie w kolejnym odcinku Player Live. Od ostatniego odcinka postanowiłem, że trzeba coś troszeczkę zmienić. Więc teraz schematu tutaj nie za bardzo widzicie. No, postanowiłem trochę coś z tym zrobić, bo coś mi tutaj nie pasowało. Chciałbym w ogóle też nie rozumiem na początku tego filmu, że wy widzowie mówicie coś tam, dobra, fajny odcinek, coś tam, łapki w górę, łapki w dół, co nieważne. Ale czy nie możecie napisać swoje opinie, na przykład ten fragment mi się podoba, ten fragment mi się podoba, a ten nie. Przykładowo ja jestem prawdopodobnie z 20% tego, że na przykład poczta, o matko, oświetlenie mi trochę się spało. Wróciłem. Od odcinka z Perenialem, czyli to już 8 miesięcy, przeszła poczta. Chciałem, żebyście tam pisali właśnie na poczcie. A propos, teraz jak mówię, są teraz te wycinki z poczty, pozdrowienia z Discorda. Możecie też pisać na Discordzie, na Discorda was serdecznie zapraszam, linki oczywiście w opisie. Teraz się schemat zmienia tak, że ja postaram się mniej więcej tymi pozdrowieniami, żeby te donaty, pozdrowienia na PM, jakoś te je wysyłam, ale dużo tego, nie za bardzo tego obiecuję. Z tego względu, że pomimo tego, że kupiłem już nowy dysk, zdążyłem już go wypełnić, a mam sporo materiałów, których w większości nie zrobiłem, więc tak to już wychodzi. Dobra, podejdźmy już sobie do pojazdu, jakiego mamy tutaj się ukazać. To jeszcze trochę tak, bo nie wiem jeszcze ile konkretnie tych pozdrowień było, bo trochę ich jest. Mam nadzieję, że się tutaj wszystkie mieszczą. Dzisiaj będzie o Bulecie oczywiście. Wracając do tego, co już mówiłem wcześniej. Zostawcie może swoje opinie. Co wam się na w tym odcinku podoba, albo co są, jakie najlepsze momenty się pojawiają na przykład w innych odcinkach z mojego kanału. Co według was mogłoby być do poprawy. Jedyne co jest u mnie chyba źle, że czasem zagaduję się. No teraz 25 minut już tak minęło, zależy od sceny, więc lecimy już od razu do pojazdu. No, już chciałem od razu wsiąść, ale może od razu pokażmy. Lampki LED. Najpierw zobaczymy sobie wizualnie, jak rekrecencja telefonu. Poglądamy pierwsze wrażenie, jak wygląda i tak dalej. Tak, kolor żółty. Sobie tak postaram, bo to jest pojazd wypożyczony do końca wakacji, więc jakoś tam pozarabiam na takso, coś tam ten i właśnie dlatego, że jest kolor żółty, jest taki właśnie kolor. Lampki to oczywiście LED yellow oczywiście. Co tutaj mamy jeszcze? Oczywiście felgi, off-road, no wiadomo. Oprócz tego, no to już jak otwierałem drzwi to kierownicę sportową. No i zobaczcie sobie takie ciekawe lampeczki i fajna rejestracja, no czy może i nie fajna, ale kto lubi, to może sobie ustawię tak, bo żebyście dokładnie go widzieli. Więc tak to wygląda wizualnie. Od razu z wyjazdu, no tutaj widzę, że mechanik Konfucjusz sobie zostawił konfidencjusz, czy co kto lubi, oczywiście Konfucjusz ciebie serdecznie pozdrawiam. No, zostawił sobie pojazd, a jakże to. Dobrze, co ten pojazd ma? Oprócz tego, zobaczmy jak ten pojazd w ogóle jeździ. No to tak, wcześniej był koloru czarnego z zielonym paskiem, no cóż, nie zdążyłem jakoś tego przemalować, tego paska, może w międzyczasie go jakoś tam przemaluję. To co, możecie już chyba poczuć w osiągach, że nie jest to taki czysty pojazd, do końca pojazd nie jest to do końca czysty pojazd. No, niedługo to chyba będzie najlepsze fejle tekstów Kasego na odcinkach, no więc tak to wygląda, więc mianowicie fulemka, RH1, przepraszam. No i co tam jeszcze montowałem? Więcej nic. No, była tam hydraulika. I wydaje mi się, że to już wszystko. Więc... Wózek. Wózek jak się tutaj prezentuje. Tutaj mam, nawet podwyższyłem sobie zawieszenie na maksa. W górę. Bo zarabiałem na taksy, niestety musiałem dochować. No i na razie tak pozostaje. Co ciekawe, ten film teraz, który... No w sumie to nieraz chyba słyszycie, jak oglądacie, o której ja go... W jakim czasie go nagrywam. Nagrywam go w niedzielę. Po poprawinach. Nie wiem... Może dlatego się teraz tak plączę, nie wiadomo dlaczego. Ale no cóż. Dlaczego nie było streama? No już odpowiem wam na to pytanie, choć w sumie nie... Ostatnio jak nie było tego streama, ja byłem aktualnie na weselu. Co ciekawe, były tam osoby, które... Powiem wam szczerze, że niewiele osób ode mnie wie o mojej działalności. Wiele, naprawdę niewiele. Znaczy chodzi o... Jeśli chodzi o na przykład klasę z czasów gimnazjum, to tak. No i trochę tam może ze szkoły. Ale później nic. Tam trochę z klasy, więc... Ale wiecie co? Jakoś się tym bardzo ten... Wiele osób się dowiedziało, jak teraz na weselu się dowiedzieli, że na przykład ja jestem youtuberem, to... Złapali się za głowę, no bo po prostu nie wiedzieli. Z rodziny akurat. No po prostu nie lubię o tym gadać, tak to wychodzi. Nie powinno się by... Dlaczego? No za bardzo YouTube to trochę takie stereotypowe i dlatego YouTuber jest postrzegany jako ten popularny i tak dalej, chwali się. To nie dla mnie. Cóż, nie wiem czy po mnie widać. Jakoś wypił, choć w sumie nie jestem troszeczkę w humorze, bo ze względu na to, że w piątek na audycji już mówiłem, nie drżyj z bólu challenge. No niestety dalej jestem kontuzjowany, więc ciężko mi było zatańczyć to. No ale jakoś tam potańczyłem, ale nie było mi łatwo chodzić, więc jeszcze jakoś siedzę normalnie. Nie całe szczęście. No ale wracając już do tematu, mamy tutaj Bulleta, wiadomo. Oczywiście na 4 buty. No i zobaczmy jak tym się jeździ. Jestem tutaj pierwszy raz, jeśli chodzi po jazd po tuningu, bo czystym już jeździłem tutaj, ale nie w pełnym tuningu. Zastanawiam się, czy włożyć słuchawkę, czy wziąć się za... Dobra, i jedziemy. Szkoda, że dalej nie ma czasu, tylko dalej jest dzień strażaka z maja, jest 14 lipca. A akurat właśnie ja mam imieniny w tego dnia, ale nie świętuję, nie każdy wie. Nie każdy wie, że ja mam tego dnia imieniny. Nie świętuję, po prostu. Za duży natłok teraz mam, bo... Znaczy chodzi mi o pojazd. Za dużo mocy ma ten pojazd i ja się trochę przyzwyczaiłem do tego czystego i... Troszeczkę właśnie, o! Przestrzelam zakręt. Tak to właśnie wygląda. Więc no. Cóż, imieniny imieninami, ale... Nie gadam o imieninach, wiedzą kiedy jest moja urodzina, to więc to wystarczy. Dobra, obstawiam, że ktoś już mi będzie wysyłać życzenia. Oczywiście już od razu mówię, że z góry dziękuję. No, i tu się zaczyna. Jak tu jeździć? Proszę Państwa. No, już zderzaki i lampki sobie piłem. I oto pokaz, o właśnie, podmianek nie ma, to sobie możemy zobaczyć jeszcze coś. Na razie to taki pokaz, tak jakby. Teraz trzeba zrobić pit stop. Cześć, wjeżdżeni. Dobra. Gdybym się trochę postarał, to może bym jakieś dźwięki naśladował i byłoby może, nie wiem, jakieś fajne akcje, efekty. Nawet tutaj Racing Club znowu, tylko że tym razem węgorze. Był mechanik, teraz jak dobrze pamiętam, To jest dyrektor. To jest dyrektor pewnie. Racing Club. Jak dobrze pamiętam, jest teraz cięcie. Lampek już nie mam. Trochę z tyłu. Jeszcze zdążyłem się zapalić rezerwa. To jakieś czasy? Trochę pod kątem trzeba zobaczyć, no tak. Może da się wygenerować. O, widzę, że bulety są. No dobra, zobaczmy sobie. Najlepsze czasy są właśnie generowane właśnie od barierki, albo no jak się rozpędzi, tylko że barierka jest. Dobra, zobaczymy sobie i jedziemy. Akurat podmianek nie mam, to więc mogę sobie spodnie się dowiedzieć. I będzie tutaj wygenerowany czas 6,5 sekundy. No, 6503. Zobaczmy sobie, proszę bardzo. No, 6,50 mi wygenerowało. 52. A, dobra, już wiem, na nitrze. Na pewno było to na nitrze. Dlatego takie czasy. No widzę tutaj. 6,5 sekundy. Premier nawet szybszy. We flash. O kurka wodna. A ten wózek jedzie z 230, więc wygląda to, że przyspieszenie jest trochę skopane. Mi się wydaje, że powinno być. Też zobaczę, bo tutaj jest trochę ta nawierzchnia wyboista. To znaczy uskoki, tak jak na przykład uskoki są na przykład, no i według mnie jeśli chodzi o 1/4 mini, to najlepiej się iść po prawej stronie. Jest bardziej prosta nawierzchnia, nie trzeba nawet skręcać. W tą wyboistą. 6512. Teraz inaczej sobie zrobię. Nie za bardzo dobrze się wyprostowałem. Musiałem wykręcać tak. To. Trzeba to zrobić trochę inaczej. Teraz się uda. Nie. Kręciłem troszeczkę. Nie, 6474. 647 teraz. No, drobne czasy można tak jeszcze poprawić. Pod dobrym kątem się ustawić, żeby nie była wyboista nawierzchnia i tak dalej. Też RH1 sobie zregulować. Miałem akurat na maksa, jeśli chodzi o wysokość. No i tak to wygląda, no. Drodzy widzowie. Ale zobaczymy jeszcze raz do 3 razy sztuka. Nie za bardzo dbam o ten pojazd, bo i tak na levelu drugim. Na levelu drugim to niezbyt bardzo się opłaca nawet napiwki zbierać, więc pamiętam jak ja katowałem 2., 3. level. To 4. już nie, bo już się opłacało naprawiać pojazd. To ja to tym robiłem I Believe I Can Fly byle gdzie. I 6467, no i jeszcze 1000 lepszy czas, no ale tutaj w ostatnich czasach, jeśli chodzi o 100, to praktycznie to samo. A 4000 sekundy, 7000 sekundy lepszy czas teraz. To byłoby pod prąd. No cóż, zapomniałem o czym ja miałem mówić. Zapomniałem o czym ja miałem mówić. Ta wodna. Zobaczmy sobie jeszcze specyfikację tego pojazdu. Akurat jesteśmy blisko mechanika górnego. No tak, zapomniałem. Prawa autorskie. Teraz musiałem. I tak to wygląda. Zaraz widzowie. MK1 zamontowany. Ilość biegów 5. Okej. Ale przecież było to... A nie, to jest po tuningowanie. Brawo ja, brawo ja. To miał to po tuningowanie, a nie parametry fabryczne. Geniusz ze mnie jest. Fala nie większa. No już trudno. Tak to wygląda, drodzy widzowie, więc tak. Jedziemy sobie do pewnego miejsca jeszcze. Dobrze, jesteśmy teraz na parkingu niedaleko przechowalni Lazy Turas i Pawlo 10-10 komis Iwona. Na początku właśnie tym czwartek odcinek na temat miejsc, dzięki którym najlepsze miejsca, gdzie można zrobić imprezę i wyjazdów, coś w tym stylu. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zostawcie, żebyście nie w czwartek, żeby ten odcinek, żeby wam się na telefonie, na komputerze, nie wiadomo, Dowiecie się wtedy o takim OS. Teraz słyszycie, teraz przed wami mówię. Obejrzycie może, nie wiem, w radiu, czy obojętnie będziecie zrobić sobie zdjęcia aparatem, bla bla bla. Zawsze może się to przydać na coś, więc jeśli wam się podobał oczywiście odcinek kończy, zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli wam się oczywiście też zachęcam do zostawienia subskrypcji, ale jak już zasubskrybujecie, zapomnijcie o dzwoneczku z góry oczywiście. I ja tutaj kończę w tej sytuacji już teraz. Jest tu godzina 23:50. Panie kochane, mam jakoś to wyjątku. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Zostawcie chętnie swoje opinie tego odcinka, poprzednich odcinków, moich lepszych i najgorszych. Zobaczymy, może w najbliższych tygodniach będzie wyglądało jeszcze o wiele lepiej. Poza tym sprzęt w najbliższym czasie będzie aktualizowany. Na razie aktualizowany hardware'owo. Hardware będzie w czasie. Oczywiście chcecie, żeby szybciej w opisie tego filmiku rację. Wasza decyzja, ja do tego do was nie namawiam, ale to jest wasza decyzja. Oczywiście każdą dotację będę dać oczywiście na odcinku poniedziałkowym, no oczywiście w czwartkowym, jeśli chcecie przez czas coś dorzucić. Może się przyda teraz przydać przykładowo, tylko że muszę niestety ten telefon w końcu naprawić, a ja go nawet do Deep Flasha nie mogę go uruchomić. Byłaby już dobra kamera, tylko trzeba jeszcze mikrofon sobie załatwić. Tak to wygląda, drodzy widzowie. Pytania i może być naprawdę bajlanto, więc drugi monitor tam, bo was tutaj gram, a tam was tam, to więc jest jakiś dobry plus, ale też pracuję, więc tak to wygląda. To więc trzymajcie się, drodzy widzowie, to powiedzcie u siebie, co robicie przez te wakacje. Z połowa lipca tam zebraliście jakąś konkretną kwotę na coś, skarbki zbieraliście, napiszcie, opiszcie. Trzymajcie się, drodzy widzowie, odcinka związanego oczywiście z najlepszymi miejscami do eventów, imprez masowych, pojazdów i tak dalej, więc subik, dzwoneczki, jesteście tym zainteresowani. W czwartek zobaczycie i będziecie wiedzieć, co będzie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!